Lałam herbatę. Zdrówka. Moje śliczności. Kto jutro idzie do salonu piękności, to wszystko to zabrać, to te chromhole. O, jak dobrze, Didzi. To jutro wszystko pani Lila obetnie już pięknym pieskiem. Witam się z wami z migreną. Przyszłam na dwór trochę. Tu na schody, bo tu jest cień, żeby wypić pokrzywę. I tak mi dobrze, że nie mogę wstać. Tyle rzeczy mam do zrobienia, słuchajcie dziewczyny. Tyle mam rzeczy do zrobienia. Muszę posprzątać auto. Toaletkę. Nakręcić denko, posadzić kwiaty, poprzesadzać kwiaty. Już nie wspomnę o sprzątaniu łazienki. Wiecie, za godzinę jedzie do dziadków, już sobie tutaj walizkę wystawił. Z tamtej strony, o tu w kartonie rolki, bo ciocia będzie go uczyć jeździć. To znaczy on już tam coś potrafi, tylko no sprzeda mu parę może technik, to się wzmocni chłopak. Bierze konsolę. Także będzie miał fajne 3 dni. Tak się zastanawiam, czy będzie tam chciał stamtąd wrócić, jak mu będzie tak dobrze. Jeszcze na powrocie mają z dziadkiem jechać do Lidla, ma sobie wybrać lody ulubione. No. Swoją drogą znowu jest promocja lodów Kart Dor, tych cytrynowych w Biedronce, ale nie chce mi się jechać. Jeszcze śniadania nie jadłam. Boję się trochę, bo nie wiem, co z tym żołądkiem. Ale ważyłam się dzisiaj i dogoniłam już wagę z maja. Cieszę się bardzo, bo cały czerwiec nie był za dobry i w tym czerwcu no przybrałam trochę, ale już dogoniłam tą wagę z maja, więc cieszę się bardzo i będę szła dalej. Może na dniach skończymy tą siłownię, więc też będzie inna, lepsza motywacja do redukcji. Mąż chyba dzisiaj będzie trawę kosił. Mi się wydaje. Tak zjeżdżając z tematu, bo tak spojrzałam w lewo, że ta trawa już wymaga cięcia. Dobra. Żegnam się, jeszcze tyle nic dzisiaj nie zrobiłam. Ale się zrobi. Się zrobi. No i przyszła. No i przyszła. Przyszliśmy z paczkomatu. Chwilkę pobyliśmy na dworze.
No dobrze, czas ogarnąć w końcu te pazy. Na stopach składam ręcznik. A, mogła się ona zamknąć drzwi. Dobra, najpierw muszę zmyć to, co mam na nich. To, co na nich mam. Ja bardzo nie lubię malować swoich paznokci. No stóp. Ogólnie nie lubię malować paznokci. Nie mam do tego cierpliwości. Zawsze mi się jakiś zadzior zrobi. Może tym razem nie wyjdzie. Zobaczymy. Zobacz. Żołądek przestał boleć, ale dalej nic nie jadłam. Tylko to śniadanie o 11, bo się boję. Piję wodę. Boję się wziąć tabletki na ból głowy, więc ból z tej części przeszedł na tę część. Nie jest jakieś mocne, ale upierdliwe. To na pewno. Dobra, to już mamy. Dzień dobry, witam się z Wami przy pielęgnacji. Niedługo muszę wyjść, więc szukujemy się. Witaminka C, tonik już padł, mycie buźki oczywiście, AA Lab. Hop. I co tu dalej? Kremik pod oczy. Kremik pod oczy. Ja zmagam się trzeci dzień z migreną. Nie spałam od 3 do 6 przez ból głowy. O 6 zasnęłam. No. Masakra. Masakra. Kremik pod oczy Bielenda, oczywiście ochrona Age i tak fajny jest, podoba mi się. Co tam, Nuno, już mlaszczesz? Co już tam złapałaś? Ona jest po prostu wyłapywaczem, słuchajcie, śmieci. Wszystko po prostu, nie wiem skąd, wyciąga i gryzie. Teraz trochę ta głowa mnie odpuściła, czuję. Jeszcze mam taki ucisk tutaj, ale no jest mniejszy niż był. Dobra, niech to się wchłania i za chwilkę do Was wracam. Ach, no i się zaoglądałam, słuchajcie, na transmisji. Nałożyłam już podkład Lancome, korektor od Maybelline i puder na całą twarz z Vivo. I mamy dwie nowości do przetestowania. Ja mam dwie nowości do przetestowania. Ten róż z Helan, który nie sprawdził się jako róż, więc wykorzystam go dzisiaj jako bronzer, więc sprawdzimy, jak on się będzie miał wypiekany. I mam nowość od Stars of the Stars. Piękny, rozświetlający róż. Zobaczymy, czy nie jest dla mnie za jasny. Zobaczcie na to opakowanie. Mega co? Piękny i on kosztuje tylko 34 zł. Zobaczcie. On ma jeszcze lustereczko. Ja mam w kolorze 01 Peach. Są w 3 kolorkach. Jest jeszcze aprikot jaśniejszy i jest jeszcze różowy. Ja mam 1 Peach, najciemniejsza morelka, że tak powiem. Ale najpierw lecimy z bronzerem. I zobaczymy, jak ten róż właśnie sprawdzi się w roli bronzera. Zdecydowanie to jest bronzer, a nie róż.
Rozciera się świetnie. No i daje taką satynkę, rozświetlenie. Daje, daje. Bo to wypiekane cudo. Pięknie się nakłada. I pięknie satynowo błyszczy. Delikatnie. Bardzo ładny. Mam trochę dzisiaj mały pędzel, bo wszystkie są w poczekalni do prania. Pięknie błyszczy, tak satynowo. No super. Bardzo, bardzo fajnie. Jako bronzer mega. I teraz sprawdźmy ten róż. Go jeszcze nie macałam. Delikatniusi. Ciekawe, czy nie będzie za jasny. Nic nie widać. Poza rozświetleniem. Za jasny. Ale lipa. Coś te róże mi nie wychodzą. Chciałam rozświetlający róż, słuchajcie. Ten jest za jasny. Jest piękny. Pięknie rozświetla, ale jest za jasny, no. Dołożę tego slika. No bo nie widać w ogóle tego różu. Nie chcę włożyć na ten róż. Coś tam się nałożyło, ale musicie przyznać, że policzek jest przepięknie rozświetlony. Bardzo ładnie. Kurczę. No szkoda, że jest taki jasny. Jest taki piękny. No i co ja mam z nim zrobić? Może będę traktować go jako rozświetlacz. Tak się cieszyłam na niego. Tak się cieszyłam. Muszę jeszcze coś innego zamówić. No nic. A rozświetlacza już nie będę nakładać. Bo wygląda to już dobrze. I nie trzeba więcej. Dobra. A sprawdźmy go na oku. O właśnie. Sprawdźmy go jeszcze na oczkach, jak będzie wyglądał. Piękne jest to opakowanie. Piękne. No, na oczkach też jest delikatny, nie? Ale bardzo ładnie wygląda. I tutaj, słuchajcie, nie jest taki rozświetlający, czyli kwestia pędzla i techniki nakładania. Bardzo ładnie tutaj wyszedł. Dobrze. To jeszcze jak robimy makijaż różem i bronzerem, to nałożę ten różo-bronzer z Hen. Lustereczko. Wow. Ale fajnie to wygląda. To zestawienie kolorów.
plama mi się zrobiła. Naprawdę super. Co to za... To mam opuchnięte jakieś. Co ja tu mam? Tu mi się jakiś Stefan buduje, to nie plama. Tu. I dlatego złapał mocniej. O, no, na powiece. Tego jeszcze nie grali. No, tu się pięknie rozdarł, a tu się zawiesił na tym czymś. Powiem wam, że z bliska coś tam jednak widać, ale troszkę za jasne. Za to rozświetlenie. Petardina. Bardzo fajnie ten makijaż wyszedł, słuchajcie, tymi dwoma produktami oczu. Bardzo mi się podoba. Tak świeżo. Mega. I tak spójne jest wszystko. Dobrze. To mamy, to mamy. I teraz robimy brwi. Kratka z temu. Super. I dzisiaj żelu na brwi nie daję i testujemy nową konturówkę z Lamel w kolorze 414. Ja ją zamówiłam z prezentami dla was na Nutino. Właśnie miałam ochotę na taką ciemną kredkę i bałam się trochę, że nie trafię, ale się udało. Jest taka mocno czekoladowa. Dosłownie jak czekolada. Bardzo mięciutka. Ja już miałam te konturówki z Lamel, ale mi nie do końca pasowały kolory. Tutaj wręcz tak wyjdzie grandowo. Dobra. Obrysowałam tylko usta nią. Fajna, fajna. Na jesień będzie super. I coś teraz trzeba jest śliczną włożyć. O, może błyszczyk w kolorze czekolad. Rozjaśni to wszystko. Zblenduję. Trochę chyba za mocno. Tak wyszło jesiennie, nie? Trochę za mocne te usta do tego makijażu. Troszkę można by było je rozblendować.
Zdecydowanie lepiej. Tak, czyli to będzie kredka typowo jesienna. I tak to wygląda. Szybki makijaż. Rachu ciachu i do strachu. Teraz włoski uczeszę. Teraz dopiero one mi się podobają. Teraz po tym cięciu, które zrobiła mi moja kochana sąsiadka. One są teraz świetne. I wiecie co, one są w taki sposób pocieniowane, że układają się dosłownie same. Zobaczcie. No i tutaj nic nie trzeba robić. I fryzura gotowa. Mega. Mega mi się to podoba. Świetne. To jest chyba najlepsze cięcie w życiu, jakie miałam. Naprawdę. Przyznaję. Tak. Zdecydowanie. Dobra. To ja się teraz ubieram. Nie wiem, w co tu wskoczyć. Mam tu tyle nowych, pięknych rzeczy. Nagram Wam dzisiaj haul. Mam nadzieję, że dzisiaj, jak mi głowa pozwoli. I ja póki co lecę. Idziemy z Lunką do salonu piękności. Luna, gdzie ty idziesz? Ona śpi. Najadła się, wyhasała i śpi. Więc idziemy do salonu piękności. Potem jeszcze muszę podjechać. Właśnie miałam iść z nią na pieszo, ale chyba podjadę autem, bo muszę jeszcze podjechać do pani Martusi po zamówienie. Zamówiłam sobie u niej sandałki i czarny, długi kardigan, więc mam już do odbioru. Na dzisiejszej transmisji jakoś nic mnie nie zainteresowało, więc nic dzisiaj sobie nie zamówiłam. No i dobrze, starczy tych łachów. W tym miesiącu zaszalałam. Najbardziej to się obkupiłam w tym lumpeksie, muszę przyznać, bo kupiłam 10 rzeczy za 200 zł, więc no tak. Tadów. A może rzęsy byś jeszcze wytuszowała? Teraz mi się przypomniało. Ja się właśnie lubię bez tuszowanych rzęs. Lubię się tak samo w rzęsach sztucznych, jak i bez wytuszowanych. Burgundowa maskara, bo będzie pięknie to wyglądać. Coś jestem skrupnięta, słuchajcie, nie wiem od czego. Wczoraj, słuchajcie, zjadłam tylko śniadanie i wieczorem w końcu poczułam głód, zjadłam jedną kromkę białego pieczywa z masłem i solą, więc tak na oko zjadłam jakieś 800 kalorii tylko. No jakoś, po pierwsze, uczę się reagować na głód, więc nie jem rano od razu, tylko czekam. W zasadzie stosuję post przerywany, o tak. Jem koło 11, jak poczuję głód. Mam nadzieję, że to wejdzie mi w krew i ze mną zostanie. No i na razie ta redukcja idzie ładnie, ładnie, ładnie. Dogoniłam wygryz maja, więc to jest dla mnie super. Zważę się znowu w niedzielę przed wyjazdem. Lepiej. Bardziej wyraźne oko. No, dobrze. To ja to sprzątam i widzimy się później. Ja już jestem gotowa. Mam na sobie czarny t-shirt z Pepko i takie kaki bermudy z Lidla. To wszystko będziecie mieli w holu. Napiję się jeszcze wody i zmykam do pani Marty po zamówienie, a potem wrócę i pójdę z Luną do salonu piękności. Dzisiaj ma być u nas 30 stopni, ale nie ma błękitnego nieba. Jest takie całe w białych, pierzastych chmurkach. Co mi z tym gardłem? Tak jakby było zamglone. Dzisiaj mówię jak mutant. Nie wiem, co mi się stało.
od czego to. Nie jadłam lodów, nie stałam w przeciągu. Nie mam pojęcia. Dobra. O, Lonka biegnie. Ja śmigam. Chodź. Idziemy z dziewczynką. Zaraz będzie piękna. Zobaczymy, co tam pani wymyśli. Co jej zrobi. Chodź. Chodź. Luna. Chodź, chodź, chodź. Lunka ostrzyżona, wypielęgnowana, tylko ja zrobiłam błąd, że założyłam czarną koszulkę. Mam teraz ją całą w lunie sierści, no ale bywa. Jedziemy teraz do pani Martusi, a potem do domu. Zbliża się godzina już popołudniowa. W zasadzie już jest popołudnie, a ja jeszcze nie jadłam śniadanie i jakby nie czuję głodu. Ale też nie wzięłam sobie wody, to akurat błąd. Idę teraz z Luną do pani Marty po zamówienie. Tak wygląda pobojowisko. Teraz to wszystko muszę uprzątnąć. Nagrałam dla was filmik haul ubraniowy i mierzymy. I jestem zgrzana. W 30 stopniach nagrywanie mierzymy to bez klimatyzacji, bez wentylatora to wyzwanie. Więc włosy do mycia. Ale póki co się przebrałam i związuję kudełki. Muszę posprzątać to pobojowisko, bo się tam dzieje. Kilkanaście wieszaków muszę powiesić. Cieszę się ze wszystkich zakupów. Wszystkie mi pasują oprócz tych spodenek Shein. Może się przekonam, jak schudnę. Jakbym jeszcze rozmiar schudła, jeden rozmiar, to by było spodo. Ale póki co sprzątam.
I mamy już dwa kawałki sufitu.